środę nad ranem w jednym z budynków przy ulicy Reja w Suwałkach doszło do pożaru. W płomieniach zginął 51-letni mężczyzna. Strażacy z suwalskiej jednostki na miejsce tragicznego zdarzenia dotarli o około 6:50 rano. O pożarze poinformowani zostali przez osobę, która pojawiła się tam przypadkowo. Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach wpłynęło zgłoszenie od przechodnia, który zauważył na ulicy Reja, że wydobywa się z budynku numer 51, wydobywa się dym z okien. Zadysponował tam od razu 3 zastępy Straży Pożarnej. Strażacy po dojechaniu rzeczywiście zlokalizowali pożar. Przystąpili do gaszenia tego pożaru, weszli do wewnątrz, przygasili pożar. Zaniepokojeni lokatorzy zgłosili prowadzącym akcję gaśniczą, iż wewnątrz obiektu może znajdować się człowiek. Spenetrowano pomieszczenia i odnaleziono osobę poszkodowaną. Ewakuowano ją na zewnątrz. Będący na miejscu lekarz stwierdził niestety zgon tej osoby. Działania mające na celu ugaszenie pożaru trwały około 2,5 godziny. Będący własnością ZBM-u budynek, jak informuje zastępca komendanta, przed pożarem znajdował się w dobrym stanie technicznym. Tylko w pomieszczeniu ten pan widocznie zbierał bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych i w tym mieszkaniu bardzo dużo rzeczy było takich zagracone te mieszkania było bardzo. Przyczyny pożaru na chwilę obecną trudne są do określenia. Miejsce zdarzenia, w tej chwili na miejscu zdarzenia pracuje policja, powoła biegłych i przyczyny zostaną ustalone. Jak informuje Eliza Sawko, rzecznik prasowy suwalskiej policji, nadzór nad toczącym się w tej sprawie postępowaniem sprawuje suwalska prokuratura.